You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Idę teraz na tramwaj, gdzie no wrócę do domu, co jest dość logiczne. Miałem śmieszną sytuację, mega zabawną wręcz bym powiedział. Jak byłem w tramwaju, w pociągu, sobie usiadłem i wiecie, no sobie siedzę, jakieś tam przeglądam internety, mówię, się znajdzie coś śmiesznego, nie? Coś fajnego. A tu nagle patrzę, w ogóle typ przy kasach jakiś stoi, nie? Po 5 minutach. On dalej na ekranie głównym, mówię, o chłopie, chyba nieźle się porobiłeś, nie? Piany, nie piany, chłopak sobie nie poradzi, no to pójdę, pomogę. Podszedłem do niego i mówię, nie, tutaj gdzie pan jedzie? On mówi, Poznań Główny, nie? No to mówię, no kliknąłem mu, normalny ulgowy, on mówi, normalny, no to mu kliknąłem. I tu się zaczęły problemy, bo musiał wybrać gotówką czy kartą, nie? I chłop, nie zapomnę tego wzroku, spojrzał się na mnie gościu w ogóle. Jakbym mu, nie wiem, matkę zabił, co najmniej. Wziął i się tak na mnie gapi. I tak przez jakieś 30 sekund, mówię, stary, ja właśnie nie okradam cię, nie? Żeby nie było, ja nie chcę cię okraść. Nie mi musisz dawać te karty, nie mi dać te pieniądze. Tylko tutaj, nie? On, no kartą generalnie, nie? Zaznaczyłem mu kartę. No i potem, czy potwierdzenie transakcji, w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Gapi się na mnie przez całą minutę, nie? Całą minutę ile odliczania gapi się na mnie. Kompletnie odpłynął. No to zajebiście się dogadamy, kolego. Świetny, rozmowny chłop przy ciebie w ogóle. No to jeszcze raz, no klikam to wszystko, co mówił. Mówię, potwierdzenie pan chce, czy nie? Znowu się spojrzał, jak był ojca teraz zajebał. Już matka leży, to teraz mu jeszcze ojca dojebałem. Wiecie, o co chodzi? Finalnie zostawiłem mu tak ten bilet. I poszedłem, powiedziałem, że sobie już pan dalej poradzi, tylko kartę pan przybliży i będzie wszystko dobrze. Pan sobie poradzi, nie? Patrzcie, kurwa, jak cacko i to wziąć i spierdalać. Ale właśnie to nagrałem, to miał przypał, jakby nagle zniknęła. A mógłbym sobie spokojnie uciec w jakieś ciepłe kraje na tej hulajnodze. Po autostradzie zasuwać, przyczepić jakiegoś tira. Witam. Patrzcie, tak się myje ręcznie. Ja wy co, pewnie dalej na tych maszynach opiorących, takich jak ta. Gdzie, patrzcie, powrót do korzeni nieraz pozwala nam pójść do przodu znowu. Powrót do korzeni, pato. Najebałem tego żelu. Trochę za dużo. A teraz to ugniatasz jak ciasto, mordo. Nie za mocno. Nie miętolcie tym, jakby to była guma balonowa. Musicie mi to przerzuć. Delikatnie trzeba. Bo jak zrobicie to niedelikatnie, to materiał zepsujecie, a chcecie mieć zepsuty materiał, no kuźwa wątpię, tak? Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're... Także, moi kochani, w środku mamy tutaj dwie miareczki białka i tutaj mamy wodę i dlejemy tak do pełna. Pamiętajcie, nie pomylić proporcji, które są bardzo ważne, czyli... Nie lejemy dwie miarki wody i białka do pełna, bo was wypierdoli i prawdopodobnie będziecie mieli duże problemy gastryczne, których raczej są zbędne i niechciane w tym całym procesie. Jak widać, mieszamy w tym momencie troszeczkę, chwileczkę, naprawdę nie trzeba aż tak długo. Bierzemy teraz łyka, nie? Ale pyszne grudki, jeszcze jednak mieszamy. O kurwa. Po spożytym białeczku może w tym momencie wyjść na balkon na czwartym piętrze i wyskoczyć przez ten balkon i się zabić. Lecimy na pakiernię. Dzisiaj będę robił pierwsze stówy. Na przysiad i na martwy może. Co myślisz, dam radę? Wycisnę? Wyciśniesz. Wycisnę. Przysiad i martwy, zobaczymy. Nie przeszkadza. Stuwa. Właśnie machnąłem pierwszą stówę na przysiadach. No, jest grubo, jestem zadowolony, strasznie. Jebła, poszła, to ja z moją koleżanką, którą się rozjebałem.
Jak widzicie, jestem już po treningu, udała się ta stuwa, wywaliłem ją po prostu, zniszczyłem, zmiażdżyłem, udała mi się, to bez większego problemu, potem nawet zrobiłem dwa razy, co prawda, z drugim razem technika poszła taka, no średnia bym powiedział, nie była mistrzowska. Więc teraz co? Posiłek potreningowy, już jestem, wypiłem białko, rzecz jasna, ale teraz posiłek potreningowy, mój ulubiony, czyli spalone pierogi z biedry, jak widać, węgiel, tutaj... O Jezus, tutaj to samo, węgiel. No ale no, cóż, coś zjeść trzeba. Pewnie teraz to zjem i pooglądam jakieś głupoty w internecie. Także, no, a ten blady, kuźwa. White and black. Czajcie, że all lives matters, że czajcie, stop rasizmowi. Że biały i czarny na jednym talerzu. Nawet, o, patrzcie. Przerzucę czarnego do białego. Teraz szacunek wzajemny, lubią się. I biały, i czarny. No. Dobra. To idę oglądać jakieś głupoty. To my na vlogu, tak będziesz wyglądał na vlogu, jak wrzucę. I'm savage. Wrzucimy to na vloga, nie? Tak. Po prostu. Jakby ktoś, jakby wiesz, ktoś wejdzie na film, pomyśli, co nie odpierdalają, nic. Po prostu rzucamy siebie. Tak. Tramwaje tu jeżdżą. Załóż maseczkę śmieci, bo weźmie o komentarze. A jakbym teraz na kogoś nakaszlał? Nie? No dawaj. O, patrzcie, ja z Piotrem Kupichon. Jolo. Ale śmieszny materiał robię. Ja pierdolę. Ludzie będą się śmiać. W ogóle od dołu źle wyglądam od dołu. Odkryj prawdziwy smak twojej starej. Gdzie? Co robisz z tą maską? Ujebana jakaś. To mi tu nasrało. Ty jesteś coś brudny takie. Kurwa, widać? O, widać, tu, widać. O, ja pierdolę. Co tam? O, Matytka, New Yorker. New Yorker. Patrzcie, bogacz, kurwa. Po amerykańskich sieciach chodzi. Stać go, aby co? Dalej w lumbie. O, właśnie. Pokażę wam, jak założyć nosa. Dokładnie, nosa i ust. Również w obozach tramwaja. Tak? Mówi właśnie. Wkładaj. Nigdy nie słyszałem, mówię cały czas. A. Zimny łokieć jest. Jest zimny łokieć. Patrzcie to. Ouje. Ouje, boy. Tak się wozi obecnie. Jest bez przypału. To jakiś dzik był w ogóle. Jakiś dzik w aucie, aby tylko tak z telefonikiem pójść, panie. Tak było na niego. Tam są tory, a nikt ich nie używa. Co za marnotrawstwo. Jak się czujesz w 14? Często nie jeździłem, więc normalnie. A, to bez sensu. Tam? Tam. Albo tam. Tam. Wychodzimy mi? Idę ruchu. Pa. Jebać prawo. Jakby szybciej. Szybciej, nie? Nie, dużo szybciej niż mnie. Zaraz się spierdolę. Dużo szybciej, nie mi się poszło. Teraz musimy... Kiedy idziesz ruchomymi schodami, bo się nie ruszałem. Teraz działają tymi. O, jedziemy teraz działającymi. Ale jakbyśmy musieli się cofnąć w dół, to już jest przypał. To jest to. Trochę wystraszony. Ciekawe, jak to wyszło. Widzę to przejście koło. Ale perony czy peron? Peron. Już wiem, no Jezus, kurwa. Jezus, kurwa. Katolik. Spada. Jezus, kurwa. Taki z ciebie katolik, o. Patrzcie, no. Co za? Się wkopał, chłop. To ja, twórca zabawnego vloga. A to on, twórca, uczestnik zabawnego vloga. Czemu ja mam maseczkę, kurwa? Janas! 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 Kurwa, nawet przy LBF-u się znalazł. Janas! Tam Janas. Jest. O, napisane jest. Tam gdzieś białe. Ona powinna tu być. Kalina! Kalina! Obejrzała się. Kurwa, mać! Jaki kulturalny gołąb po schodach szedł sam. Co za skurczynek.